Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. W szkole podstawowej nr 20 odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 2022-2023 przy ulicy Szarych Szeregów 7. Tradycyjnie zapoczątkował nowy rok dzwonkiem prezydent miasta Jacek Wójcicki. Będzie to rok z większą ilością uczniów, wyzwań i integracji. Życzymy samych sukcesów i dobrej zabawy. Jest to duża szkoła, szkoła, w której oddajemy nowe boisko, a dodatkowo jest to szkoła, która wraz z nowym rokiem szkolnym wprowadza tak zwane krytyczne myślenie, czyli wprowadza szkołę bez ocen. To nie jest też tak, że w ogóle nie będzie ocen, natomiast chcemy wprowadzić taką innowację i pilotaż taki robimy właśnie w tej szkole numer 20. Poznamy nowych dyrektorów, którzy obejmują te stanowiska w dniu dzisiejszym i będą zarządzać gorzowskim placówkami. Będą też wyręczane wyróżnienia dla przyjaciół gorzowskiej oświaty, czyli osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do tego, żeby placówki oświatowe funkcjonowały jak najlepiej. I no, będzie też oczywiście występ artystyczny przygotowany przez naszych uczniów, a później my się obejrzymy sobie nasz nowy obiekt, nasze nowe boisko, więc taki jest scenariusz dzisiejszych obchodów. Rok jest też trudny, bo też coraz trudniej jest zorganizować kadrę pedagogiczną. Nauczycieli na rynku brakuje. Tak naprawdę te zatrudnienia to jest takie wyrywanie sobie obiektów, obiecywanie czegoś lepszego przez innego dyrektora, więc to jest duży problem. Braki nauczycieli też my odczuwamy, ale to myślę, że w całej Polsce odczuwalny jest brak nauczycieli przedmiotowców, ale my też mówimy o braku, jeżeli chodzi o nauczycieli zawodu. Tutaj, jak Państwo wiecie, uruchomiliśmy już salę gimnastyczną i warsztaty przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu i tutaj też już widzimy, że w tej kwestii, czyli tych nauczycieli zawodów, będą braki, ale mam nadzieję, że jakoś sobie też z tym poradzimy. Cały sierpień tak naprawdę dyrektorzy szkół, łącznie z Wydziałem Edukacji, szukali rozwiązań, które ten powiększony rocznik w klasach szkół ponadpodstawowych są w stanie zorganizować tak, żeby bezkolizyjnie uczniowie funkcjonowali. Mamy ponad 1000 uczniów w stosunku do ubiegłego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych, czyli ponad 30 oddziałów dodatkowych, ale też i pojawiły się dodatkowe pomieszczenia, w których organizujemy zajęcia. Zwiększa nam się liczba uczniów ze względu na stale przybywających, zwłaszcza w ostatnich 2 tygodniach uczniach z Ukrainy. I tutaj już też jesteśmy po pierwszych spotkaniach z dyrektorami szkół. Planujemy utworzenie oddziałów przygotowawczych, czyli dla tych uczniów, którzy zupełnie nie znają języka polskiego, będziemy organizować w zależności od etapu kształcenia. Na chwilę obecną w szkole podstawowej numer 1 dla dzieci w wieku klas 1-3, w szkole podstawowej numer 6 dla uczniów, którzy w klasach 4-6 mogliby się kształcić, natomiast w szkole podstawowej numer 15 dla uczniów klas 7 i 8. W samo południe na niebie w okolicach osiedla Górczyn pojawił się dym. Słup szarego pyłu unosił się bardzo wysoko i był widoczny z dalekich zakątków miasta. O godzinie 12:08 do straży pożarnej zadzwonił telefon informujący o płomieniach wydostających się z mieszkania przy ulicy Wróblewskiego. Na miejsce wysłano 8 zastępów straży. Przybyła też policja, pogotowie ratunkowe i energetyczne. Do pożaru doszło w bloku na pierwszym piętrze. Z okien wydobywały się płomienie i czarny, gęsty dym. Ze względu na silne zadymienie na klatce schodowej strażacy ewakuowali z budynku 13 osób. Z mieszkania objętego pożarem uciekła 66-letnia kobieta i 16-letni chłopiec. Udało im się samodzielnie wydostać się z mieszkania jeszcze przed przybyciem strażaków. W wyniku pożaru do szpitala trafiły 2 osoby podtrute dymem. W sobotę 3 września od godziny 12 do godziny 13 odbędzie się 23. bieg Solidarności. Na trasie biegu należy spodziewać się czasowego wstrzymania ruchu drogowego. Organizatorzy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach regulacji ruchu drogowego oraz zwracanie uwagi na komunikaty służb porządkowych.
Ten bieg jest tradycyjny, lubiany przez mieszkańców. On na szczęście nie jest bardzo skomplikowany. Odbywa się po pierwsze w sobotę, więc nie będzie aż takiego dużego ruchu. A po drugie, no już policja, organizatorzy mają doświadczenie w zabezpieczeniu tego biegu, więc cieszymy się, że kolejna impreza, kolejne wydarzenie sportowe odbywa się w naszym mieście i zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w tym biegu. Rozpocznie się na Starym Rynku i ulicą Chorobrego będzie prowadził w stronę Starego Mostu, Mostu Staromiejskiego. Tam dalej trasa będzie przebiegała w okolice drugiego liceum ogólnokształcącego i tam nastąpi powrót. On odbywa się zwykle właśnie na tej samej trasie. Ona nie jest długa. Te wszystkie utrudnienia, które tam się pojawią, powinny zająć około godziny i biegacze wrócą w to samo miejsce, w którym rozpoczynają bieg. Tam będzie meta, więc jeśli ktoś nie chce brać udziału ze względu na kondycję w tym biegu, to przynajmniej może obejrzeć naszych biegaczy, którzy już w najbliższą sobotę będą w mieście. Do tej pory do lubuskich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło przeszło 77 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach programu Dobry Start. Łącznie na konta Lubuszan wpłynęło już ponad 26,5 miliona złotych. Wnioski można składać do końca listopada. Do tej pory do lubuskich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trafiło przeszło 77 tysięcy wniosków o wsparcie w ramach programu Dobry Start. Łącznie na konta Lubuszan wpłynęło już ponad 26,5 miliona złotych. Wnioski można składać do końca listopada. Jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko do 20 lub w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 24 roku życia. Wnioski o wsparcie w ramach Dobrego Startu można składać do 30 listopada wyłącznie elektronicznie poprzez platformę usług elektronicznych PUESUS, portal Empatia bądź bankowość elektroniczną. Wszelka korespondencja dotycząca świadczenia odbywa się tylko poprzez PUESUS, dlatego jeśli ktoś jeszcze nie ma profilu na platformie, powinien go założyć. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się na stronie zus.pl. Pieniądze na wyprawkę szkolną wypłacane są wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku. Ze wsparcia mogą skorzystać także przebywający na terytorium Polski obywatele Ukrainy, którzy posiadają polski PESEL, rachunek bankowy, telefon i adres mailowy. Na PUESUS dostępny jest specjalny kreator w języku ukraińskim, który pomoże rodzicom wypełnić wniosek i uniknąć błędów przy jego składaniu. Rodzice, którzy złożą wniosek do dzisiaj, otrzymają pieniądze do końca września. Ci, którzy wyślą go później, w ciągu 2 miesięcy od złożenia wszystkich dokumentów. W ubiegłym roku w Lubuskiem złożono niemal 85 tysięcy wniosków w ramach programu Dobry Start na łączną kwotę prawie 35 milionów złotych. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.